czas, przemijanie, wieczność. To główne tematy nie tylko biblijnych czytań z liturgii, ale też naszych rozmyślań w kontekście listopadowych dni, czy też odejścia znajomych, bliskich osób w tym trudnym czasie. Czas jest chyba największym darem, talentem, który Bóg nam dał w zarząd. Czytając dzisiejszą przypowieść o minach, możemy myśleć właśnie w takim kontekście, jak też myśleliśmy pewnie w niedzielę, czytając Ewangelię o talentach. Co jest moją miną, moim takim talentem? Ale warto dzisiaj zastanowić się, czy tym głównym talentem, tą główną miną nie jest po prostu czas. Jezus zresztą opowiada dzisiejszą przypowieść po to, aby obalić pogląd słuchających, że Królestwo Boże przyjdzie już, w tej chwili. Tymczasem Bóg chce przez tą Ewangelię pokazać, że każdy, tak jak bohater z dzisiejszej Ewangelii, ma po prostu czas, aby pomnożyć dobro, które Bóg dał w zarząd. Dlatego pomyślmy dzisiaj może trochę szerzej, nie tylko na nasze umiejętności, zdolności, ale spójrzmy na to, jak wykorzystujemy właśnie momenty w życiu, po prostu nasz czas. Czy nie ulegamy pokusie lenistwa w różnych momentach. I też warto spojrzeć na tej zasadzie, że nie tylko co robię złego, albo co zaniedbuję, ale czy przypadkiem moje czynności w życiu nie są też niezwiązane z moją misją, powołaniem, albo czy nie tracę czasu na rzeczy drugorzędne i zbędne. Warto zrewidować swoje czynności w ciągu dnia i zobaczyć właśnie, co jest zgodne z moim powołaniem, misją, a co nie. Niech nam w tym pomoże wzajemna modlitwa za siebie dzisiaj. Pomódlmy się też pieśnią Jaspis. Dołączam link do tej pieśni, która ma swoje też korzenie w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Apokalipsy świętego Jana, gdzie czytamy o Jezusie, który jest piękny jak jaspis, jak krwawnik, a tron otacza tęcza jak szmaragd. Błogosławionego dnia. Do zobaczenia.